Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Pawła Jasienicy Rzeczpospolita obojga narodów Srebrny Wiek. Czyta Marcin Popczyński. Pamięci żony Władysławy. Król umarł przez potomka, tak się Bogu zdało, aby się ku lepszemu w tej koronie miało. Nie zostawił potomka, lecz wolność zostawił. Jan Głuchowski, Interregnum, 1572 Stan posiadania Krótko trwał zamęt w Knyszynie. Znaleźli się tacy, co powściągnęli rozchulaną kamary ledworską. W parę dni po zgonie królewskim godnie przybrane zwłoki Zygmunta Augusta znalazły się na katafalku ustawionym w sali zamkowej. Wtajemniczeni swobodnie opowiadali przybyszom, że zdobiąca głowę nieboszczyka korona jest klejnotem zastępczym, pochodzi z zagranicy, z Węgier. Rok wcześniej ostatni z Jagielonów otrzymał był ją w spadku po władcy tego kraju, a własnym siostrzeńcu, Janie Zygmuncie, z rodu Zapoliów. Strzegący w awelu dostojnik Polski stanowczo odmówił wydania prawdziwych insygniów monarszych. Dynastia wygasła, rozpoczynało się przesilenie, którego konieczność od lat całych tworzyła obywateli. Należało się strzec, zapobiegać wszelkiej możliwości uzurpacji. Zamknięty na klucz Skarbiec Wawelski był naprawdę najwłaściwszym miejscem dla korony Piastów i Jagiellonów. Nieuchronną rzeczy koleją musiała ona wkrótce spocząć na skroniach cudzoziemca. Najprostsza i najbardziej logiczna droga była przed krajem zamknięta. Zamiar powołania na tron rodaka zaliczał się do pięknych może, lecz niezbyt rozumnych mrzonek. Swojskie to słowo oznaczało bowiem wówczas w Warszawie i w Krakowie jedno, w Olicie zaś, Perejesławcu, a nawet w Grudziądzu za każdym razem coś zupełnie innego. Drugi paragraf uchwalonej w roku następnym ustawy zasadniczej zaczynał się od słów a iż w tej zacnej koronie, czyli państwie, narodu polskiego, litewskiego, ruskiego, inflanckiego i innych, Zwłaszcza to innych wymaga dziś komentarza. Najlepszy z ówczesnych publicystów Jan Dymitr Solikowski tłumaczył szlachcie, że jeśli by się nawet udało cudem jakimś przerobić Polaka i Litwina w jedność, to zgodny ich głos też nie wystarczy, bo prusak stanie okoniem i nie da sobie narzucić decyzji. Taki również prusak, który się nazywa działyński, uznaje za język macierzysty polszczyznę i nie lubi Niemców. Nie wolno było wywyższać jednej prowincji kosztem innych, niweczyć równowagi mozolnie wytworzonej pracą stuleci. W państwie, które zarówno swoi, jak obcy, dość beztrosko zowią dziś Polską, przypominając sobie czasem co najwyżej o Litwie, w państwie tym uschyłku doby Jagilońskiej najpotężniejsza magnateria to była sama szczera ruś prawosławna. Wśród najwielmożniejszych prym dzierżyli ostrokscy, Zbarazcy i słudcy, Wywodzący swe zatwierdzone przez Unię Lubelską tytuły książęce, jeśli nie od Ruryka, to przynajmniej od potomków Giedymina. Ostrokscy z Zasławskimi, a z Barascy z Wiśniowieckimi tworzyli właściwie te same rody i to licząc po mieczu. Po nich dopiero szli Radziwiłowie ze swymi ogromnymi włościami wokół birż ołyki nieświeża szydłowca Pacanowa oraz ze świeżutką mitrą otrzymaną od cesarza. Im głębiej w dół, tym rojniej było na drabinie owej hierarchii od koroniarzy, Polaków właściwych, którzy w tym czasie czuli się w renesansowej Europie jak u siebie w domu i uznani już przez nią zostali za naród kulturalnie dojrzały. Mogli owszem, kniaziowie wiśniowieccy przyjmować język polski i obyczaj, w przyszłości nawet wiarę zmienić na łacińską. Nie mogliby uznać za miłościwego pana półpanka z korony, na którego nawet zbiedniali woronieccy spoglądali z góry, jako na takiego, co się nie wywodzi od starodawnych dynastów, a pod względem stanu równy jest byle szlachetce nad świdra. Polska właściwa znajdowała się podówczas u szczytu swej historii. Politycznie rzecz biorąc, stanowiła część składową państwa, które według mocno uproszczonej arytmetyki wspaniale nazywano Rzeczą Pospolitą Obojga Narodów dwa równorzędne podmioty zawarły w Lublinie ostateczną Unię, stąd miano. Ale wszyscy przecież zdawali sobie sprawę, że narodów w prawdziwym tego słowa znaczeniu liczy Rzeczpospolita trzy. Jeśli nawet utożsamiano Białoruś z Litwą, to nikt nie negował przez to istnienia Rusi. Szybko przybliżał się dzień, w którym pióro skryby sejmowego wpisać miało do oficjalnego dokumentu imię Ukrainy. Na razie województwo ze stolicą we Lwowie, obejmujące kasztelanię lwowską, halicką, przemysłą i sanocką, zwało się urzędowo województwem ruskim. Kwestia Ukrainy Rusi to było najtrudniejsze i najtragiczniejsze z wyzwań rzuconych nam przez historię. Unia Lubelska jeszcze mu nie sprostała, wyznaczyła tylko drogę, po której należało iść pod groźbą kary śmierci. Wielu było później takich co w państwie rozciągającym się od Międzyrzecza i Będzina aż po Dzikie Pola i Połock upierali się widzieć jedynie Polskę. Według nich Wilno i Kijów posiadały tę samą rangę polityczną co Sandomierz, Kalisz albo Isierac. Tytułem do chwały miało być stworzenie jednolitego imperium, wspomnienie o nim skarbem bez ceny. Zwolennicy takich poglądów szli właściwie w jednym szeregu z ludźmi, którzy imperializm oraz zaborczość uznawali za najcięższe z grzechów lechickich. Głosy niefortunnych chwalców i zbyt pochopnych prokuratorów zlewały się w jeden fałszywy chór. Główną w czasach popiastowskich zasługą polską wobec historii kontynentu był udział w stworzeniu pierwszego w dziejach Europy państwa wielu narodów, wiar i kultur. Polska współpracowała w tej mierze z Litwą i Rusią, lecz bez wątpienia była naczelnym, upartym i wytrwałym budowniczym wspólnego domu, walnym jego wspornikiem czy fundamentem – a ze względu na gęściejsze zaludnienie, wyższy poziom kultury i cywilizacji materialnej, także i przodownikiem. Gdyby kiedykolwiek odmówiła ponoszenia ciężarów, wschodnia ściana owego gmachu runęłaby od razu. Polska nie mogła się ani wycofać, ani narzucić Rzeczypospolitej swej dyktatury, osadzając na tronie Polaka. Droga na Wawel była przed nim niemal hermetycznie zamknięta. A to dlatego właśnie, że korona faktycznie przewodniczyła państwu i zarządów litewskiej dynastii. Jeszcze jeden krok w kierunku władzy, a świeże szwy mogły puścić. W ćwierćwiecze po wygaśnięciu Jagiellonów wiele zamieszania narobił projekt swoistej wymiany dostojników, o którym się jeszcze powie obszerniej. Litwin zostać miał biskupem krakowskim, koroniarz wileńskim. Pierwszą połowę planu urzeczywistniono bez zbytnich trudności, drugiej nie wykonano nigdy, pomimo protekcji ze strony króla, a nawet papieża. Kardynał Jerzy Radziwił do Krakowa poszedł, Bernard Maciejowski, późniejszy prymas, do Wilna nie trafił. Tak się działo z urzędem duchownym, z natury noszącym cechę pewnego kosmopolityzmu. Cóż by się stać mogło, gdyby spór dotyczył dygnitarstwa świeckiego, przeznaczonego dla swoich? Dozorca Wawelu, który w roku 1572 tak pilnie strzegł insygniów koronacyjnych, niezbyt się pewnie obawiał zamachu stanu ze strony obywateli będących rodowitymi Polakami. W dobie rozpoczynającego się bezkrólewia, największa trudność doraźna stanowiła cenę największej zdobyczy i zasługi wobec historii. Kandydata na króla należało szukać wśród obcych magnaci litewscy stanowczo go sobie życzyli ruscy dopiero z czasem myśleć zaczęli o koronie dla siebie fakty mają wymowę nieodpartą pierwszym krajowym pomazańcem został w Rzeczypospolitej Michał Korybut Wiśniowiecki ukrainiec z pochodzenia ale to się stało aż u schyłku następnego stulecia Zaraz po zgonie Zygmunta Augusta drobiazg publicystyczny ją przekonywać, że nie warto obierać żadnego z rodaków, bo gdy sowa z jastrzem wieje, chce wyżej latać niż sokół. Później, kiedy czas zatarł kontury wspomnień, a na tronie umościła się nowa i wcale niefortunna dynastia, tęzy nawet pisarze zwalali odpowiedzialność na wrodzoną rzekomo Polakom zazdrość, która zagrodziła drogę swoim. Tak zupełnie, jak gdyby zawiść i zajadłość w walce o pierwszeństwo nie były stanową wprost cechą arystokracji wszystkich czasów i narodów. Ale w samej chwili próby, kiedy kraj stanął wobec konieczności dokonania pierwszej w swych dziejach wolnej elekcji, praktycy i myśliciele godni tego miana liczyli się z rzeczywistością, to znaczy z bogactwem struktury wewnętrznej Rzeczypospolitej, państwa, które nie znało jedności etnicznej i nie uznawało zasady dominacji jednego narodu nad innymi. Państwa, które nigdy nie stanowiło imperium, było bowiem jego zaprzeczeniem federacją. Poprzedni tom tego cyklu zawierał wiele ujemnych uwag o postępowaniu magnatów litewskich. Trudno zaprzeczyć, daleko wzrocznością ci ludzie się nie odznaczali. Cechował ich przerost ambicji i żałosny woluntaryzm, dość typowy dla środowisk pozbawionych głębszych tradycji kulturalnych. Nie umieli uznać dyktatury faktów, wyobrażali sobie, że chcenie ludzkie zdolne jest odmienić rzeczywistość materialną. Skutek tego nie dbali o wzmocnienie jedynej prawdziwej podpory Litwy, to znaczy Polski. Nie byli zdolni do wysnucia słusznych wniosków z dowodnie wykazanej prawdy, że bez pomocy ze strony Korony Wielkie Księstwo ulegnie Moskwie. Rejestru grzechów poprzedni tom nie wyczerpał. U wstępu do niniejszego trzeba jednak dokonać rachunku zasług. Dopiero teraz przyszła potem pora, omawiamy wszak sprawy, które się działy w trzy lata zaledwie po Unii Lubelskiej. Magnaci litewscy nie zawiedli w tym, co im nakazywała miłość ojczyzny, ustrzegli jej odrębności. Radziwiłowie brali w wieczyste władanie wielkie latyfundia w Polsce, zostawali jej dostojnikami, grywali na Wawelu pierwsze skrzypce. Nigdy żaden z nich od Litwy się plecami nie odwrócił, nie zaparł się jej. Litwinem być nie przestał. Ileż wymowy w jednym zdaniu listu, który Mikołaj Rudy napisał raz po polsku do Zygmunta Augusta: Nie pokazuj, Wasza Królewska Mość, tego mojego skryptu twym sekretarzom, bo oni są Polakami, a ja Litwin. Ziemiaństwo Wielkiego Księstwa też strzegło odrębności, a do finału w postaci Unii pragnęło dojść drogą krótszą, oszczędzającą czas. Ale w ówczesnej stratygrafii społecznej liczyło się przede wszystkim zdanie potentatów, dlatego twierdzić można, że postawa litewskich gasztołdów i radziwiłów, białoruskich Chotkiewiczów i Sapiechów oraz rozumna skłonność większości Polaków do kompromisu stworzyły Federację. Pomysły zwykłego wcielenia Litwy do Polski zostały przekreślone. Wielkie Księstwo nie utraciło własnego bytu ani oblicza. Po Unii Lubelskiej Nabrał wyrazistości pewien proces dziejowy, który pięknie by wzbogacił mapę kultury europejskiej, gdyby nie padł ofiarą katastrof wojennych i politycznych. W Wielkim Księstwie Litewskim tworzyła się i krzepła nowa, wieloplemienna narodowość. Istniejące wciąż państwo stwarzało nacje zwykle tak bywa w historii. Niechaj nikogo nie myli polszczyzna, którą biegle i coraz to lepiej władali radziwiłowie czy chlebowiczowie językiem urzędów i prawa, językiem państwowym pozostawał w Wilnie ruski, pra-białoruski, powiedzielibyśmy dzisiaj. Ogromna większość tamtejszego ludu posługiwała się nim od dzieciństwa aż do zgonu. W styczniu 1576 roku biskupem żmudzkim został książę Melchior Giedroyć. Znalazł w diecezji stan rzeczy niezbyt wesoły, siedmiu księży katolickich oraz potworne pogaństwo. Zborów kalwińskich było wtedy na owym terytorium równo czterdzieści. Radziwiłłowie birżańscy przyjęli wyznanie helweckie i to rozstrzygnęło na pewien czas o religijnym obliczu kraju. Giedroyć zabrał się do pracy od podstaw. Na wzór swego poprzednika sprzed dwóch stuleci organizował misje, udzielał chrztu osobom dorosłym. Władysław Jagiełło przełożył był ongi główne modlitwy chrześcijańskie na język swego ludu. Teraz... Melchior Giedrojć ruszył przetartym tropem, ale na wyższym poziomie. Nie poprzestał na wyszukiwaniu duchownych mówiących po litewsku. Namówił księdza Mikołaja Dałkrze, do przetłumaczenia na temowe katechizmu Ledesmy oraz postyli Jakuba Wójka. Z własnej szkatuły pokrył koszty druku. Żył jeszcze Zygmunt August kiedy podczas najgorętszych debat o dokończenie Unii nieznany mistrz odbił i rozpowszechnił broszurę publicystyczną Rozmowa Polaka z Litwinem o wolności i niewoli autorem jej był zapewne Augustyn Rotunduz Mieleski wójt wileński i gorący patriota Wielkiego Księstwa redzenny Lach z Wielunia opowiadający o czasach pradawnych pogańskich jeszcze Powtórzył on powszechną widać podówczas opinię, że odkąd jęła się Litwa po rusku mówić, bo Ruś byli bojowi i ozdobni, a wdzięczni u Litwy ludzie, jej własny język nie był użyteczny, jedno tu nad tym morskim brzegiem, gdzie teraz prusy, żmoć, inflanty, aż po Wilią. Unia lubelska określiła nowe granice Wielkiego Księstwa. Na południu sięgały one za Prypeć. Litewski w ówczesnym pojęciu był Pińsk, Mozysz i Dawid Grudek. Przychodzące z Krakowa do tego kraju dokumenty monarsze nieodmiennie zaczynały się od słów my, Bożej miłościł Korol Polski, wielki książę litewski i ruski, kniazie Pruskoje i Żomojskoje. Kiedy ucichły już hałasy pierwszych bez królewi, Janusz Baraski, wielki pan na Rusi Południowej, jął zabiegać o województwo wileńskie. Odmówiono mu, bo nie był w Wielkim Księstwie indygeną, czyli obywatelem. Najwyższe godności nad Wilią stały za to otworem dla Benedykta Wojny, szlachcica z mińszczyzny, który tak samo jak z Baraski dopiero co porzucił prawosławie. Cała Rzeczpospolita uznawała go zgodnie za prawdziwego Litwina i on sam tak czuł. Do nacjonalistycznych obłędów XIX i XX stulecia było wtedy jeszcze daleko. Litwa etniczna dawała wielkiemu księstwu nazwę, lecz nie stanowiła jego wyłącznej treści. Zaliczała się do żywych owego tworu składników. Podobnie działo się z Polską, której imienia i swoi, i obcy używali czasem dla oznaczenia całej Rzeczypospolitej. Dawna domena piastów była także członem federacji. Wdała się w próbę twórczą, trudną i na razie uwieńczoną powodzeniem. Dyskryminacji narodowej, ksenofobii, narzucania przemocą jakiejkolwiek bądź mowy rzecz nie znała. Oryginalna to była na uwagę, szacunek i podziw, nawet zasługująca budowla. Państwo składające się z dwóch równorzędnych politycznie prowincji wkrótce miało znowu powiększyć swój obszar, czyniąc nabytki na korzyść Litwy, przybliżyć się do oszałamiającej liczby miliona kilometrów kwadratowych. Wielkie księstwo które zachowało własne godności wszelkich szczebli oraz skarb, stanowiło osobną całość gospodarczą. Jego obywatele poczuwali się do odrębności narodowej, którego to prawa nikt pod słońcem im nie zaprzeczał, odczuwali swój własny litewski patriotyzm. Na tym niestety nie poprzestając szli dalej drogą, która ostatecznie miała całą rzecz pospolitą zaprowadzić do katastrofy. Przypisywali sobie przywilej samodzielnego działania w polityce zagranicznej. Potrafili pomijać w tej mierze wolę i zdanie sfederowanej korony, która też niekiedy chadzała samopas. Imponująca budowla nie była jeszcze należycie wykończona. Ta sama prawda odnosiła się do korony. Po Unii Lubelskiej spęczniała ona o spolszczone już całkiem podlasie, którego wojewodą pozostał Litwin Mikołaj Kiszka, lecz także o Wołyń i całą w ogóle Ukrainę. W Gdańsku oraz w Inflantach mieszkali Niemcy, rozumnie pozostawieni przez Zygmunta Augusta przy niemieckim ich magistracie. Sejmik Prus Królewskich obradował w Grudziądzu po polsku, lecz wytrwale, a zazdrośnie strzegł autonomicznych uprawnień regionu. W Knyszynie, na pograniczu Korony i Litwy, zmarł ostatni męski przedstawiciel dynastii, pod rządami której scaliła się wieloplemienna mozaika nie zostawił potomka lecz wolność zostawił pobłądzimy odnosząc ten ostatni rzeczownik do samych tylko przywilejów stanowych szlachty podczas bezkrólewia wilno pilnie zważało by nie został czasem zaniechan i zaniedban naród nasz i wszystko wielkie księstwo litewskie chodziło także o wolność czyli o równouprawnienie narodów ludzie umiejący myśleć politycznie w służbie publicznej zaprawieni wzruszali ramionami na prostoduszne pomysły osadzenia na tronie piasta. Należało powołać takiego władcę, którego osoba nie obrażałaby uczuć żadnego z uczestników federacji. Był rok 1572. Nie pożółkł jeszcze pergamin, na którym spisano w Lublinie akt ostatecznej Unii. Kolory pieczęci woskowych świeciły świeżo. Nawet formy Związku Państwowego liczyły sobie równo trzy lata i jeden dzień. W lipcu podpisano ugodę, w lipcu również zamknięto powieki ostatniemu z jagielonów. W 1572 roku umarł również Andrzej Frycz Modrzewski. Mikołaja Reja pochowano trzy zimy wcześniej. Nazwiska pisarzy, symbolizujące wielki przełom, przechodziły już do historii. Polska tradycja kulturalna wzbogacała się, twórczość trwała. Jan Kochanowski porzucił właśnie życie dworskie, przeniósł się na wieś. Jeszcze wtedy nie było trenów, psałterza, Sobótki. Liczne drukarnie Europy przywykły tłoczyć utwory Polaków. Przed dwudziestu laty młodziutki Stanisław Warszewicki, herbu Paprzyca, syn podsędka Liwskiego, Jana, spowodował był na zachodzie sensację literacką. Przetłumaczył z greckiego na łacinę Etiopiki Heliodora, romans z III wieku po Chrystusie, głośny Ongi i lubiany w Bizancjum. Teraz wznowienia, przyswojenia obcym językom, przeróbki i adaptacje popłynęły strumieniem. Inny Mazowszanin, Stanisław Iłowski, udostępniał czytającemu ogłowi utwory Dionizjusza z Halikarnasu, Bazylego Wielkiego. Lecz kiedy przetłumaczył na łacinę i wydał traktujące o sztuce wymowy dzieło Demetriusza z Faleronu, uznał niemiłego zapewne zaskoczenia. Dokładnie w tym samym roku ukazał się w Padwie inny przekład tejże rozprawy. Autorem jego był niejaki Franciszek Masłowski. Bardzo oryginalnego zadania podjąć się miał wkrótce Krzysztof Warszawicki, przyrodni brat Stanisława. Przetłumaczył z włoskiego na łacinę traktat Paola Parato della Perfezione della vita politica. Do pracy zabrał się za zgodą, a podobno i na prośbę autora. Dziwne zjawisko. Traktat italskiego teoretyka wyrażony mową Cycerona przez kogoś, kto pochodzi z Warszewic położonych w okolicy góry Kalwarii, po drugiej stronie Wisły na wprost czerska. Książka Marcina Kromera, poświęcona pochodzeniu i obyczajom Polaków, ukazała się najpierw w bazylei, wzbudziła zainteresowanie, była czytana, dostarczała wiadomości Francuzom i Włochom pisującym o naszym kraju tak wyglądało jakby zachodnia połać federacji jagiellońskiej już na dobre umieściła się wśród twórców i rozdawców wartości powszechnych na wschodzie w wielkim księstwie wiek męski i wysoką godność marszałka osiągnął podówczas człowiek który pierwszy z litwinów napisać miał książkę nie lękającą się próby czasu Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu. Mikołaja Krzysztofa Radziwiła z przydomkiem sierotka, po upływie 400 lat bez mała nadaje się do czytania, pasjonuje i świadczy. O tym mianowicie, że dla ojczyzny autora kończył się już okres bierności kulturalnej. Litwa wydała artystę, którego na pewno nie powstyciłaby się i Francja ówczesna. Radziwił, napisał swą podróż po polsku. Niewłaściwie rozumiejąc ten niesporny fakt, zalicza się owo dzieło do literatury po prostu polskiej, bez ceremonii gwałcąc uczucia autora, który nigdy się za lacha nie uważał, i jak najwyraźniej powiedział to w swym utworze. Uproszczone, prymitywne skale naszego wieku przeszkadzają w ocenie bogactwa dawnej historii. Język podróży. To polszczyzna bezbłędna i piękna, ale w istocie swej, w życiowej roli odmienna od tej, z której stworzona jest odprawa posłów greckich. To tylko domowy, towarzyski i polityczny język litewskiego magnata i patrioty, sprawne narzędzie działania artystycznego, lecz nie deklaracja narodowa. Radziwił środka był wrogiem Unii Lubelskiej, dążył do skasowania jej postanowień. Grubo przekraczając granice rozsądku, nie cofnął się przed potajemnym układem, który mógł poważnie naruszyć związek państwowy. Wspomnij się jeszcze o tym. Znowu się okazuje, że dojrzałość kulturalna potrafi wyprzedzać polityczną. Pisarz europejskiej miary w materii stanu postępował jak dziecko. Wzbudził politowanie we włoskim dyplomacie, z którym spiskował. Razem z środką działał wtedy magnat litewski, nieparający się piórem. Prymitywizm myślenia politycznego nie wynikał więc z naiwności artysty. Wciąż jeszcze cechował niestety przywódców Wielkiego Księstwa. W 17 lat po zgonie Zygmunta Augusta pewien kasztelan Smoleński wygłosić miał w Warszawie mowę sejmową, która dochowała się do naszych czasów w postaci celowo zniekształconej. Warto jednak przytoczyć fragmenty, bo starczą za najuczeńsze wywody. Wyjechawszy z domu, prosiłem Boga, abym ku wam zdrowo przyjechał i wasze miłości zdrowe oglądał i przywitał. Przychodzi mi z wami radzić, a ja na takich zjazdach nigdy nie bywał i z królami ich mością nigdy nie zasiadał, bo za nieboszczyków, wielkich książąt naszych litewskich, sentencji nie bywało. Po prostu oni prawym sercem choworyli, polityki nie znali i w oczy złotą prawdę mówili, choć kto podrwił to z dobrej chęci. Król Henryk który z niemieckiej strony z morza tutaj przyjechał Gdy spostrzegł, żeśmy mu nie dawali szabinkować I Niemcom jego brykać Nic nikomu nie mówiwszy wyjechał Już za morze skinął A choć prawdę mówiąc nie tyle on winien Co nasze rodne bałamuty Co siedzą przy królach Wiele kręcą, drą, rzecz pospolitą gubią Przez nich to Podlasie i Wołyń przepadły Chodzimy jak podurzeni, bo się ich bojemy Prawdy nie mówię Potakujemy pochlebnymi językami Ach, żeby można było bisów takich kłakiem w mordę. Zapomnieliby mącić. Alboż to i nieduractwo, że panie w tak bogatych sukniach chodzą, nie znano przedtem tej tam Portugały czy Fortugały, a czepienie jakoweś rucha się koło podołka, a dworzanin jak sokół czubaty pogląda, jakby uskubnąć. Ja bym radził. Niechby białoszyjki nasze postroiły się w dawniejsze zapinania, a w sznurowaniu na zadu nosiły rozporki. A k temu, żeby z Niemiecka pluder nie używać, byłoby spokojniej i warowniej od dobrochotników miłosnych. Nie tak prędko by skradywali tylnią brydnie, a dziś, choćbyś z rohatyną stał na warcie, to Bisa tego nie upilnujesz. Kasztelan, senator Rzeczypospolitej. Przemawiał pewnie w tym duchu, ale nie tak dosłownie. Przytoczony został po prostu fragment parodii, której nieznany sprawca zdradził się mimo woli przed dzisiejszymi fachowcami, pakując w tekst nazwisko osoby jeszcze wówczas w Polsce nieobecnej. Ale każda parodia musi pozostawać w związku z prawdziwą treścią i formą utworu przedrzeźnianego, w obraźliwy nawet sposób celować w zjawisko rzeczywiste. Tak niewątpliwie było i tym razem. Bieguny europejskiej kultury politycznej mieściły się w jednym i tym samym parlamencie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. A więc i od tej strony oceniać należy jej stan posiadania. Senatorem był Wawrzyniec Goślicki, statysta wytrawny, teoretyk, którego pisma ceniono na całym kontynencie oraz na Wyspach Brytyjskich. Obok niego zasiąść miał Jan Zamoyski, polityk próby wysokiej. Dawna izba poselska Sejmu Koronnego zapisała najświetniejszy rozdział dziejów naszego parlamentaryzmu, a od niedawna przybyli jej koledzy wyrośli w zupełnie innych tradycjach. Na krótko przed Unią Lubelską zaświadczono, że w Wielkim Księstwie nie takowe sejmiki jako u nas, bo tam szlachta nie jeździ na nie, ale jeno wojewoda, kasztelan, starosta przyjedzie a potem poślą do szlachty, aby się podpisali i pieczęć przyłożyli, a jeśli by nie przyłożyli, tedy kijem zagrożą. Na którą ze stron przechyli się waga? Odpowiedź na to pytanie miała rozstrzygnąć o przyszłości, o bycie lub zagładzie państwa. Ostatni Jagiellonowie zmarnowali wczesną sposobność naprawy Rzeczypospolitej. Zygmunt August pozostawił ją bez drogowskazu. Unia Lubelska rozwiązała niektóre od wieków ciążące problemy i stworzyła nowe, równie zawiłe. Trudności piętrzyły się zewsząd. Nie było wśród nich spraw beznadziejnych, zawczasu pogrzebanych. Deską ratunku był racjonalizm, ten sam, który cechował stary traktat Ostroroga, postępowanie Sejmów Koronnych z doby ostatniego Jagielona i umysłowość katolickiej szlachty polskiej, co wybierała na posłów samych niemal protestantów. Racjonalizm, który uczy rozróżniać program i przekonanie od aktu wiary, wyjaśnia, że prawdziwy mąż stanu bardziej się zajmuje techniką polityczną niż ideologią, ostrzega przed krańcowością. Ważne stawało się teraz wszystko, co nastąpić dalej miało w szkołach i w tych dziedzinach, które kształcą sposób ludzkiego myślenia i odczuwania. Przyszłość zależała od tego, jaki typ umysłowości stanie się w kraju wzorcem. Nazwę polityków wynaleziono dla tych, którzy przekładają pokój królestwa nad zbawienie swej duszy i ponad religię, którzy wolą raczej, aby królestwo pozostawało w pokoju bez Boga niż w wojnie dla niego. Ci politycy powiadają, nie dopuszczając jak tylko jedną religię, całą Francję zburzy się wojną, dopuszczenie zaś obu jest pokojem i odpoczynkiem królestwa. Takie oto rozważania snuł sobie Gaspard de Sou, senior de Tavan, autor pamiętników odnoszących się do tej samej doby dziejów. Mówiąc o politykach, miał na myśli konkretne, takiej właśnie nazwy używające stronnictwo, które usiłowało doprowadzić do opamiętania dwa nawzajem się wymordowujące obozy. Naszym ówczesnym pamiętnikarzom i publicystom bywało zazwyczaj dość daleko do galickiej precyzji określeń, a także do zasługującego na uznanie cynizmu wynurzeń. Przyznać jednak trzeba, że dotychczasowa ewolucja Rzeczypospolitej Jagiellońskiej szła raczej w kierunku naszkicowanym przez pana Dessau. W roku 1564 stanął przed sądem sejmowym młody arianin Erasm Otwinowski który podczas procesji w Lublinie wyrwał księdzu Monstrancję z dłoni i podeptał ją. Bronił oskarżonego Mikołaj Rei. Otwinowski winien zapłacić za zniszczoną kosztowność, a jeśli Pan Bóg uważa się za obrażonego, to niech sam sobie wymierza sprawiedliwość, wywodził i przekonał posłów. Nam dziś się zdaje, że wyzywające i bezczelne słowa Reja mogły rozjątrzyć umysły i zamącić pokój pomiędzy różniącymi się w wierze – Prymas Jakub Uchański wcale się wypadkiem lubelskim nie przejął. Rzeczpospolita wcześniej zebrała obfite żniwo własnej tolerancji, obojętności w sprawach poglądu na świat czy też indyferentyzmu. Wszystko jedno, jak nazwiemy samo zjawisko, bo ważne są jego skutki. Dzień 1 marca 1562 roku to, według zgodnej opinii historyków, początek wojen religijnych we Francji. Ludzie księcia de Gis zabili wtedy w dwudziestu trzech protestantów, a stu kilkudziesięciu poranili. Stanisław Grzybowski przypomniał nawet ostatnio obliczenia ówczesnych rachmistrzów publicystycznych, którzy ustalili, że w przeciągu następnych lat dwudziestu w walkach wyznaniowych zginęło we Francji blisko dziewięć tysięcy duchownych, trzydzieści trzy tysiące szlachty, przeszło sześćset pięćdziesiąt tysięcy osób z ludu oraz żołnierzy. No i trzydzieści dwa tysiące obcokrajowców. Niemal doszczętnie wytępiła się nawzajem elita wojactwa herbowego, zaprawiona do szpady podczas wypraw włoskich. Znikli z widowni politycznej ludzie mawiający o sobie Francuz, który raz był na wojnie, nie ma już innego rzemiosła. Czego chcesz od nas, panie, za twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Tak śpiewał w Polsce Jan Kochanowski i miał potemu pełne prawo. Przyzwyczailiśmy się zazdrościć narodom, którym historia nowożytna okazuje więcej łaski niż nam. Rzeczpospolita też miała swój wiek szczęśliwy. Nastał wcześnie, przeminął i został zapomniany. Powieściopisarze stworzyli fałszywy obraz przeszłości. Wmówili czytelnikom, że szlachta ówczesna czciła przede wszystkim walecznych rycerzy. W rzeczywistości zaś hołdowała ona ideałom ziemiańskim, a nie wojowniczym. Z języka polskiego znikł zupełnie czasownik żołdować. W XVI wieku znaczył on iść na wyprawę, uczestniczyć w kampanii. Konno i zbrojno stawała szlachta na popisy pospolitego ruszenia. Głosiła z dumą, że nie mury twierdz, lecz piersi mężnych obywateli bronią kraju. Na co dzień nie przeszkadzało to jej uważać służby w wojsku za jeden ze sposobów zarabiania pieniędzy na utrzymanie. Gospodarowanie na folwarku uchodziło w oczach ogółu za czynność bez porównania wznioślejszą. Dobrze urodzony, majętny i osiadły, oto znamiona wzorowego obywatela. Opłakując smutne skutki najazdu tatarów na Podole, wzywał Kochanowski rodaków przede wszystkim do przekucia srebrnych talerzy na talary, czyli do zebrania gotówki na zaciężnych. Dajmy, a naprzód dajmy sami siebie ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie. Należy wzmocnić granice, ale to nie oznacza jeszcze konieczności porzucenia miłego czarnolasu. Istnieją rozsądniejsze sposoby zaradzania złu. Niewielu Polaków, którzy raz zasmakowali wojny, uważało ją później za jedyne rzemiosło godne dłoni szlacheckiej. Szum skrzydeł husarskich upajał przede wszystkim mieszczańskich czytelników trylogii. Herbowi obywatele dawnej Rzeczypospolitej mniej byli rozmiłowani w tej melodii. W następnym stuleciu opisywał te sprawy Andrzej Maksymilian Fredro, autor dobrej, a zupełnie zapomnianej książki Dzieje Narodu Polskiego pod Henrykiem Walezjuszem. Możemy ufać statyście, znanemu z innych swych dzieł i głośnemu ongi w Europie. Fred czerpał wiedzę z papierów, po których śladu i popiołu nie zostało, omawiał zjawiska i tendencje trwałe. Od dawna twierdził, powstało w kraju przekonanie, że wojny toczą się raczej dla zachcenia panujących niż za sprawą pospolitej rzeczy. Tak przełożył łaciński tekst oryginału Władysław Syrokomla. W XV wieku szlachta poparła wyprawę bukowińską Jana Olbrachta, lecz uważała ją za prywatną imprezę jagielonów, zapewniają dzisiejsi historycy. Po wygaśnięciu dynastii, mówił Fredro, ujrzano, że już by należało przestać powiększać rzecz która na północ z Morzem Bałtyckim, na wschód z Czarnym, na południe z Karpatami graniczy, że raczej należy czuwać nad zachowaniem dawnych, niż nad zdobyciem nowych posiadłości. Zbyt małe i zbyt obszerne państwa zarówno są pełne niedogodności. To samo przekonanie wyczytać można z niektórych szczęśliwie zachowanych zabytków publicystyki. Niczego innego nie głosił w gruncie rzeczy Andrzej Frycz-Modrzewski, kiedy ostrzegał Zygmunta Augusta, że ci, którzy się na ościenne królestwa łasili, swoje własne narażali czasem na bezmiar niebezpieczeństw. Wspomniany już przekład Etiopik poświęcił Stanisław Warszewicki swemu monarsze Zygmuntowi Augustowi. Drukowana dedykacja potępia wojny i zabory, sławi pokój. Przyrodni brat Stanisława, Krzysztof, wydał w jakiś czas później książkę o dyplomacji. Napisał w niej dosłownie Jesteśmy wszyscy obywatelami świata i obowiązkiem naszym jest wzajemnie sobie pomagać. Nastroje kraju zastanowiły nuncjusza papieskiego Juliusza Rugieri, kazały mu przewidywać znaczne kłopoty Rzeczypospolitej. Jej wschodnia połać, wielkie księstwo, od wieków wszak uwikłana była w spór z Moskwą, której prawa i porządki mają po większej części wojnę na celu. Stanowczy, zakamieniały pacyfizm szlachty nadawał ton naszym dziejom i jak najpoważniej wpłynął na ich bieg. Pragnienie pokoju od wschodu podyktowało ongi Polakom decyzję Unii z Litwą ono również zaliczyło się do wytycznych postępowania podczas zjazdów elekcyjnych protegowało jednych degradowało innych kandydatów do korony od dawna już właściwie była rzecz pospolita państwem konstytucyjnym rząd musiał się liczyć z wolą obywateli większości znanych z historii wojen nie byłoby wcale gdyby decyzje ich rozpoczynania zależały od głosowania powszechnego a nie od sztabów i ośrodków rządzenia Pacyfizm naszej szlachty nie wynikał z polskich, litewskich czy ruskich cnót narodowych, lecz z typu ustroju. Za Jagielonów król miał prawo samodzielnie rozpocząć wojnę, ale prowadzić ją musiał żołnierzem zaciężnym i płacić mu z własnej szkatuły. Nie wolno było bez zgody Sejmu nakładać nowych podatków ani zwoływać pospolitego ruszenia. Jagielonów zabrakło. Ogół herbowy miał teraz sam określić przyszły ustrój państwa. Pacyfizm szlachty zaliczyć należy do głównych przyczyn późniejszej katastrofy Rzeczypospolitej miała ona wielu wrogów lecz szczególnie trudno jej było zastosować najlepszą formę obrony którą przeważnie jest atak przyczyniło się to walnie do naszej zguby nie jest to zbyt optymistyczny osąd spraw ludzkich tym gorzej że słuszny chyba Jan Kochanowski nie był w swojej dobie unikatem nie on jeden pojmował, w jakim błogostanie przyszło żyć obywatelom Rzeczypospolitej. Wiadomości ze świata napływały do niej obficie. Zarówno Polacy, jak Litwini podróżowali chętnie. Publicystyka zwięźle podsumowywała spostrzeżenia. W Hiszpanii tyrania i serwilizm. We Francji i w Niemczech rzezie. W Czechach i na Węgrzech ucisk. W Moskwie bestialstwo Iwana Groźnego. Magnatom wiodło się u nas znakomicie. Szlachcie na ogół wcale dobrze, nawet chłopu jeszcze nie najgorzej. Ograniczone w prawach politycznych miasta przeżywały okres rozkwitu, jaki już nigdy w przyszłości powtórzyć się nie miał. Moraliści narzekali na bezkarność silnych, rozpasanie, gwałty i przemoc, mieli niewątpliwie słuszność, ale. W jakiś czas później, kiedy obyczaje popsuły się jeszcze bardziej, pewien Włoch pouczał rodaków, że podróżując po Rzeczypospolitej trzeba wystrzegać się dwóch rzeczy: noszenia sztyletu i chełpienia się dokonanymi zabójstwami, i jedno i drugie fatalnie widziane w Sarmacji. Zmarły w 1572 roku ksiądz Stanisław Górski, twórca słynnego zbioru dokumentów historycznych, Akta Tomiciana. Oraz tek swego imienia wyprzedził Piotra Skargę. Należał do wczesnych w naszych dziejach wieszczów żałobnych. Przepowiadał upadek państwa wskutek rozstroju wewnętrznego. Zauważyć na marginesie wypada, że i Francji wróżono podówczas zagładę. Ludzie lubują się zazwyczaj w snuciu przewidywań politycznych. Szczególnie gustowali w nich ci, których reformacja nauczyła sięgać po Stary Testament obfitujący w proroctwa. Z wielkiego mnóstwa zapowiedzi niektóre mogą się czasem sprawdzić. Ksiądz Górski biadał między innymi nad upadkiem ortodoksji katolickiej, osłabieniem znaczenia kleru, zdecydowanie potępiał szlachecki ruch reformatorski. Uznawał to wszystko za objawy zgubne. Zupełnie odosobniony nie był. Nuncjusz papieski, Alojzy Lipomano nazywał nasz kraj po prostu piekłem. Przesłany nad Wisłę w charakterze najwcześniejszego pioniera reakcji katolickiej, szybko zraził sobie ogół i lękał się o własne życie, nie bez przesady pewnie. Rzecz pospolita nie mogła się podobać działaczom, w których wzbudzają od razu takie zjawiska jak wolność myśli, sumienia i słowa. W Polsce i na Litwie panowała ona jak nigdzie indziej, a nawet spiętrzała się niejako w sposób osobliwy. Zajadłymi wrogami Arian byli w tym czasie kalwiniści oraz luteranie. Biskupi łacińscy sprzeciwiali się ich pomysłom wypędzenia antytrynitarzy, ponieważ uważali słusznie, że taki dekret siłą faktu równałby się uznaniu praw pozostałych wyznań protestanckich. Wojna wśród heretyków to pokój dla kościoła, mawiał kardynał Stanisław Hozjusz. I oto nagle główny w Rzeczpospolitej protektor kalwinizmu, sam potężny Mikołaj Radziwił Czarny, zaczyna otaczać Arian opieką. Do Kalwina, pisuje, braci polskich wpuszcza do swojej pogasz tołdowskiej kamienicy w Wilnie, pozwala im założyć tam zbór i szkołę. Później zagrozi podobno, że pozrzuca ze schodów przesadnych radykałów, ale w rachubę biorą się czyny, a nie przedśmiertne irytacje starego człowieka. Albo i ci katolicy polscy. 7 lutego 1571 roku zebrało się tłumnie całe mieszczaństwo lubelskie. Odczytano reskrypt królewski zabraniający arianom pobytu w tym mieście. Uchwalono nawet surowe rozporządzenia dodatkowe. Nie wolno było od tej pory użyczać lokali na zgromadzenia i nabożeństwa kacerzy. Zadawać się z nimi. Na wszelki wypadek zabroniono również zatrudniać nauczycieli domowych, uważanych widocznie za element szczególnie podejrzany, podatny na zgubne nowinki. Obywatele nieposłuszni tym postanowieniom, szukający przeciwko nim protekcji szlachty lub magnatów, mieli być z grodu wypędzeni, a mienie ich konfiskowane. Wszystko potulnie uchwalono, nie wykonano niczego. Akurat w tym czasie skrajny i rdzenny rodzimy odłam braci polskich, obrał sobie Lublin za siedzibę stałą. Mieszkał już tam Marcin Czechowic, a także Jan Niemojewski, człowiek moralnie przepiękny. To on właśnie, zamożny szlachcic z Wielkopolski, zjawiał się na Sejmach w odzieniu bardzo prostym i podniszczonym, bez szabli, bez juków podróżnych, bez służby i towarzystwa. Demokrata nie tylko w teorii, zrzekł się urzędu sędziego, pozwracał dzierżone królewszczyzny i pracował własnoręcznie. Zwolennicy prześladowania Niemojewskich. Stanowili na razie wyraźną mniejszość. Obywatele tego dziwnego państwa zdawali sobie sprawę, jak wiele osobiście osiągnęli. Tak zakwitnęła Polska, iż żaden naród pod światem wolności i swobód większych nie ma nad nas. Napisano zaraz po zgonie Zygmunta Augusta. Bezimienny autor przytoczonych słów należał niestety do tej grupy, która mniemała, że. Ojczyzna od przodków naszych tak jest mądrze postanowiona, iż przechodzi rozumy mądrych onych stanowiec rzeczypospolitych, co piszą o Likurgu, Solonie, Romulusie. Przepowiednie nieuchronnego upadku były stanowczo przedwczesne, zachwyty nad ustrojem obłędne. Z uznaniem można za to mówić o niektórych treściach wypełniających jego wątłe ramy. Panowie Bracia Usteru steru rzecz jest, mili panowie, rzecz pospolitą naprawić, mniejsza króla obrać, napisał podczas pierwszego bezkrólewia nieznany publicysta, nader trafnie szkicując zadania stronnictwa reform, do którego pewnie należał. Konieczność powołania nowego monarchy była trudnością kolosalną, ale natury doraźnej. Poprawa i wyregulowanie ustroju wymagały niemałego czasu pracy na długiej fali. Cudzoziemcy nie mogli się nadziwić. Przystępujecie do elekcji, nie przygotowawszy zawczasu żadnych dotyczących jej praw? To właśnie dobrze, odpowiadano ze strony magnackiej, bo źli ludzie dawno by obmyślili sposoby obchodzenia przepisów, gdyby takowe istniały. Respons tylko z pozoru był bezsensowny. Magnateria celowo odrzucała wczesne pomysły Sejmu odnoszące się do elekcji. Wiązały się wszak one z programem reform. Wytworzone po wygaśnięciu dynastii położenie – Próżnia polityczna na obszarze kilkuset tysięcy kilometrów kwadratowych to nie zagrażało interesom silnych, tych, czyje ręce sprawowały jakąkolwiek władzę. Senat rekrutował się z najwyższych dostojników świeckich, wchodzili też doń wszyscy biskupi katolicy. Bez królewii nie wysadziło ich z siodeł. Na trzy lata przed zgonem Zygmunta Augusta Mikołaj Rey złożył projekt uregulowania sposobu przyszłej elekcji. Autor żywota człowieka poczciwego, tylko w sprawach wyznaniowych pozwalał sobie widać na arogancję i zaczepność. W polityce był zwolennikiem tych samych zasad złotego środka, jakie zalecał w życiu domowym. Wniosek jego nie mógł zrazić senatorów, ponieważ uczynić chciał wyborcami ich właśnie oraz posłów. Dla uniknięcia majoryzacji, przewidywał nawet zmniejszenie liczby tych ostatnich. I ten pomysł został zmarnowany, a opatrzność w porę zabrała reja ze świata, nie pozwoliła mu rozpaczać nad widokiem próżni politycznej. Przywództwo w obozie reformatorów sprawowała Izba Poselska Sejmu, który się składał nie tylko z niej, lecz także z Senatu i króla. Jedynie względy stylistyczne zmusiły do odwrócenia hierarchii. W rzeczywistości zwykła szlachta była trzecim najmłodszym stanem wśród uprzywilejowanych. Monarchy zabrakło. Wysunęło się więc pytanie, czy w ogóle wolno zwoływać Sejm, zanim się obierze nowego. Nieuniknione zjazdy herbowych mogły zająć się samą tylko elekcją lub stanowić również prawa. Walka o kompetencje tych zebrań rozpętała się od razu. A toczyła się w atmosferze lęku i przerażenia nawet. Od długich już lat ogół, i to nie tylko Szlachecki, wiedział, że dynastia Dogasa, państwo idzie ku wielkiemu kryzysowi. Teraz od razu nastała jego pełnia. Przez dwa wieki, jak jelonowie sterowali Rzeczą Pospolitą, poddani trwogą pytali losu i samych siebie o ciąg dalszy. Zdarzały się poprzednio spory z pomazańcami, kłótnie nawet. Pakty i układy z nimi stanowiły regułę. Jednakże była ta rzecz pospolita monarchią z krwi i kości. Pusty tron oznaczał naruszenie ładu, od którego wszystko zawisło. Płaczcie ze mną, sarmatę, opuśćcie po sobie kaptur czarny i stroje godne ku żałobie. Tak odczuwał tłum. Wolni od metafizycznego lęku o przyszłość byli co najwyżej wielmożni. Im brak ojca i pana zbytnio nie dolegał. Wiadomość o śmierci królewskiej natychmiast spowodowała znamienny przewrót cen rynkowych. Nagle podróżała broń i wszelki w ogóle sprzęt wojenny. Towary luksusowe straciły na wartości. Panowie bracia samorzutnie uznali, że tym razem grozi potrzeba naprawdę gwałtowna i jeli się szykować do osobistego wymarszu w pole zwłaszcza wschodnia ściana Rzeczypospolitej budziła niepokój. Gdybyż naprawdę zasługiwała ona na miano ściany. Dopiero przed dwoma laty zawarto rozejm z carem Iwanem. Poseł Moskiewski, który w roku 1571 przyjechał ratyfikować traktaty, miał wyraźny rozkaz odmowy podpisu, jeśli by tymczasem Zygmunt August umarł. Śmierć króla stawiała pod znakiem zapytania wszelkie układy międzynarodowe zawarte w jego imieniu. Zamki strzegące Dniepru i Dźwiny budziły uśmiechy politowania. Są fatalnie zaopatrzone, cytuje Jan Natanson-Leski, opinie ówczesne. Ludzi pieszych zgoła nie mają, dział mało i konnych ludzi bardzo mało. Moskwa tymczasem zdobyty niedawno Połock umocniła na potęgę. Rozejm, jak się wspomniało, zawarto przed dwoma laty. Od tego czasu dziesiątki tysięcy dukatów poszło na metresy królewskie. Krocie rozkradła kamaryla dworska w Knyszynie. Wielkie skarby stanowiące osobistą własność rodziny królewskiej znajdowały się w Tykocinie pod kluczem. Moskiewska załoga połocka zagrażała Wilnu bezpośrednio. Jej uderzenie napotkałoby po drodze grudki w dziśnie i w drui, lichutkie, komiczne, pozbawione zaciężnych, których nie było za co nająć. Współcześni widzieli te porządki, oceniali je bez ceremonii, a trafnie. Nie wahali się pisać o Zygmuncie Augustie jako o złym panu, Moralny spadek po nim musiał skłaniać obywateli do myśli o skuteczniejszym kontrolowaniu rządów. Ale dlaczego właściwie groźny nie uderzył? Po co czekał, aż na tronie wawelskim zasiądzie wojownik? Retoryczne pytania dotyczą jednego z takich błędów, które kształtują dzieje. Panowie Wileńscy grali zręcznie, podsuwając Carowi przed oczy mitrę wielkoksiążęcą, a nawet koronę. Iwan liczył, że zamęt bez królewia zniweczy Unię i obdarzy go litwą. Zatrwożona o granice szlachta szybko rozstrzygnęła sprawy leżące w zasięgu jej rąk. Równo w tydzień po zgonie Zygmunta Augusta rycerstwo ziemi krakowskiej, dając wzór całej Rzeczypospolitej, ustanowiło i obwołało pierwszy kaptur. Tak się zwały konfederacje wojewódzkie, zawiązywane w celu obrony całości kraju oraz spokoju wewnętrznego na czas bez królewia. Zwarta ich sieć pokryła wkrótce całe państwo. Kto by naruszył ład, rozbijał, zabijał lub grabił, tego będziemy mieć za bezecnego, gardła go zbawim, dobra jego spustoszym, perorował w Bełzie starosta tamtejszy Jan Zamojski, rozpoczynający wtedy wspinaczkę na szczyty potęgi oraz hierarchii prawdziwych wielkości politycznych. Powołano po województwach sądy, mające doraźnie ścigać występki. Zamojski domagał się, aby wszelkie przewidziane w statutach kary podczas bezkrólewia podwajać. Na granicach i szlakach pojawiły się zbrojne oddziały szlacheckie i poczty magnackie. Zadanie ich nie polegało na samym tylko strzeżeniu rubieży. Złe czasy nastały na wędrujących po kraju cudzoziemców. Zatrzymywano ich, rewidowano bez ceremonii i względów nawet dla osób ze stanu duchownego. Jedyny ratunek polegał na przemykaniu chyłkiem bezdrożami. Czasami otwierała jednak drogę również łapówka. Od zewnątrz nikt nie uderzył, bo każdy z ościennych monarchów chrześcijańskich roił o koronie polskiej dla siebie lub syna. Sultan wojny z Rzeczą Pospolitą nie pragnął i zła jej nie życzył, bardzo tylko chciał zobaczyć na Wawelu Francuza. Spokój wewnętrzny zapewnili państwu sami jego mieszkańcy, naprawdę pięknie zdając egzamin z cnót obywatelskich. Istne arsenały oręża, które szlachta miała po swych dworach, nie zaszkodziły nikomu. Ku podziwowi swoich i obcych obeszło się bez tumultów, a nawet w ogóle bez przelania krwi. Łatwiejsza część zadania została w ten sposób wykonana. Wszyscy godzili się na hasło całości granic oraz ładu prawnego w ich obrębie. Cała rozległa reszta problematyki budziła spory bardzo zasadnicze. Inaczej być nie mogło. Ludzie walczyli o swe programy, a zwłaszcza o władzę. Ostro zmierzało do niej stronnictwo reakcji, jak się 90 lat temu wyraził sumienny Wincenty Zakrzewski. O stronnictwach w późniejszym tego słowa znaczeniu trudno mówić. Działały raczej polityczne ugrupowania stanowe. Reformatorska szlachta szła dalej naprzód siłą nabytego rozpędu, pomna do znanych poprzednio zawodów i rozczarowań. Ruch egzekucyjny przeżył już swój szczyt. Doba najlepszych koniunktur przeminęła za Zygmunta Augusta. Pomimo to dawni przywódcy i młodsi ich socjusze po stoicku wołali i walczyli o korekturę praw. Z tych jedno bronione nadzwyczaj zażarcie głosiło tolerancję religijną. O jej sprawę rozpalał się bój, na razie jeszcze trochę przebierający w środkach. Dla jej zniweczenia biskupi gotowi byli zwalczać cały program szlachecki, przyzywać na tron takich, co zapewniliby zwycięstwo ortodoksji. Zasada swobody wyznań pchała niektórych magnatów różnowierczych na stronę ziemiaństwa. W lipcu 1572 roku legat papieski Franciszek Komendone wybierał się był z Polski do Rzymu. Wieść o zgonie monarchy dościgła go już za bramą Krakowa. Komendone natychmiast zmienił plany, pozostał w królestwie. Pragnął osobiście kierować stronnictwem reakcji, którego był mózgiem i duszą. Rzeczpospolita bezpośrednio uczestniczyła w tworzeniu nowego rozdziału dziejów Europy. Przed dziesięciu laty zakończył obrady sobór trydencki, który nie ogłosił żadnego nowego dogmatu, lecz organizacyjnie ogromnie wzmocnił papiestwo. Na scenie całego kontynentu toczyła się teraz walka o odwojowanie dla kościoła wszystkiego, co mu zabrała reformacja, a przedtem schizma. Poczyniła ona znaczne zdobycze i u nas. Tron Wawelski znaczył wiele w tych warunkach. Wprowadzić nań wojującego katolika, skończyć przy jego pomocy z ideologicznym sobie państwem szlachty, przyłączyć ogromne, a zasobne państwo do obozu kontrreformacji, tak wyglądały cele, dla których kardynał Komendone zrezygnował z powrotu do Italii i pozostał na razie w Tyńcu, potem w Sulejowie. Wysłał za to jak najśpieszniej do Wiednia jednego ze swych przybocznych dyplomatów, Antoniego Marię Gracjaniego. Kazał mu namawiać cesarza Maksymiliana II do energicznych wystąpień, które polegać miały przede wszystkim na przygotowaniu pokaźnej sumy pieniędzy oraz na zgromadzeniu wojska we Wrocławiu. Najlepszy sposób urzeczywistnienia wspomnianych przed chwilą celów głównych polegał na zdobyciu Wawelu dla Habsburga. W bezpowrotną przeszłość odeszły już czasy, w których Jakub Uchański – Wyklęty w Rzymie za objęcie biskupstwa gwałtem, odwdzięczył się papieżowi Włowiczu pięknym za nadobne, wyklinając go także i paląc nawet na stosie jego podobiznę. Hierarchowie krajowi przestali sprzyjać myśli o kościele narodowym, zapewniającym im część chociażby dotychczasowych przywilejów i majątności. Rzym przemawiał teraz twardo. Przykład biskupa Drohojowskiego, bezwzględnie przywiedzionego do posłuchu, podziałał Gruntowna reforma w głowie kościoła zaraz natchnęła energią i otuchą członki. Zaświtała nadzieja powrotu do dawnej potęgi oleśnickich. Episkopat nieprzyjaźnie się odnosił do prowadzonej przez protestantów szlachty, która żądała ugruntowania odmian. Naturalnym jego sprzymierzeńcem byli magnaci. Ziemiański program egzekucji uszczknął coś nieco z ich dostatków, poważna rola izby poselskiej nie dogadzała najwielmożniejszym. W krajach Habsburgów prawo wyróżniało arystokrację od gminu herbowego. Demokracja szlachecka, uroszczenia byle szaraka do równości z wojewodą stawały się tym i owym nieznośne. Byli i tacy wśród wielkich, co nabywali dobra w ziemiach cesarskich, grozili przeniesieniem się tam na stałe. Ród Rozrażewskich uczynił to, młodsi jego członkowie już zapominali mowy polskiej. Spokój na granicach i wewnątrz kraju wcale nie oznaczał politycznego kochajmy się. Szło do starcia między takimi, co wyznając rozmaite programy, jednako nosili u pasów szable. Ci, którym zabraniała tego godność duchowna, mieli na usługi poczty zbrojne. Zanim się rozstrzygnęło, kogo na tron powołać, postanowić należało, gdzie to uczynić, jak i kiedy a przedtem odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie kto ma sprawować zastępczo lecz faktycznie władzę najwyższą? Zmarły monarcha nie zostawił żadnego rozporządzenia ani nawet pouczenia w tych kwestiach. Dwóch było kandydatów do pierwszego miejsca na czas interregnum arcybiskup Jakub Uchański prymas i marszałek wielki koronny Jan Firley protestant. Przeciwieństwo zarysowywało się ostro. Wyniesienie różnowiercy na godność Interrexa podkreślałoby samodzielność Rzeczypospolitej, nadałoby wyraźny ton panującym w niej stosunkom. Na wynik tego sporu oraz innych walnie zaważyła pewna animozja pomiędzy magnatami. Nie tyle nawet sam zatarg, co jego echa. Stanął marszałkowi na zawadzie Piotr Zborowski, również protestant, ubiegający się o województwo krakowskie. Niedługo przed swym zgonem Zygmunt August nadał to dostojeństwo Firlejowi – Urażony Zborowski cofnął mu poparcie, zaczął nawet czynić gesty przyjazne pod adresem prymasa. Szala przechyliła się na stronę Uchańskiego. Puścić najważniejsze dla państwa sprawy samopas znaczyło w praktyce uzależnić się od doraźnej gry sił. Rozgrywki personalne, stanowiska i płynące z nich przywileje należą do stałych zjawisk w polityce wszystkich krajów, ustrojów i czasów. Zjazdy zwołane przez firleja do Krakowa i Knyszyna wyznaczyły bystrzycę pod Lublinem na miejsce elekcji, mającej się odbyć już wkrótce bo 13 października. Ale w łowiczu i w kaskach koło Słuchaczewa, gdzie obradowano pod egidą Uchańskiego, zapadły inne uchwały. Kardynał Komendone, pierwszy podobno obrócił własne oczy i uwagę swoich ludzi na Warszawę. Postanowiono odbyć w tym mieście sejm konwokacyjny, który określić miał czas, miejsce i sposób samej elekcji. Za stolicą Mazowsza głosowali w kaskach senatorowie obu ugrupowań. Poczynania Zborowskiego osłabiły pozycję Firleja, który w tych warunkach uznać musiał pierwszeństwo prymasa. Sejm konwokacyjny winien był się zebrać 6 stycznia 1573 roku. Nadzieje szybkiego uporania się z bezkrólewiem prysły. Spór o miejsce przyszłej elekcji nie należał do kwestii formalnych. Istnieje pogląd, że Europa kończy się na wiśle. Zdaniem Stanisława Kota było tak istotnie, lecz tylko gdzieś do roku 1500. W interesującej nas tu dziejów Lubelszczyzna żyła tą samą atmosferą, którą oddychał zachód kontynentu. Biły w niej pulsy wspólnych z nim arterii. W papierach pozostałych po Ziemianinie i pośle tamtejszym, Janie Osmolskim, odnajdują dzisiejsi badacze niezbite po temu dowody, jedne z bardzo wielu zresztą. Są wśród tych skryptów listy Kalwina, seniorów zboru włoskiego w Genewie, jest oficjalne wyznanie wiary kalwinistów lubelskich skierowane do współbraci w Curichu. Lublin stanowił wówczas geograficzne centrum Rzeczypospolitej. Region był zamożny, rozwijał się dość wszechstronnie. Szkolnictwo wyglądało w nim pomyślnie. Uczelnia kalwińska w Lewartowie, czyli w dzisiejszym Lubartowie, później przekształcona na ariańską, miała w niedalekiej przyszłości zasłynąć szeroko. Mieszkało na Lubelszczyźnie wielu cudzoziemców, zwłaszcza niderlandczyków i Szkotów wygnanych z ich ojczyzn przez prześladowania religijne. Miejscowa gmina żydowska wstępowała akurat w dobę rozkwitu kulturalnego. W roku 1567 założono w Lublinie Akademię Talmudystyczną. A pierwszym jej rektorem został sławny Salomon Luria. W rozmaitych tamtejszych osiedlach, dziś deskami od świata zabitych i mało komu znanych, odbywały się podówczas synody różnowierców i dysputy interesujące cały kraj, a może nawet i zagranicę. Tak było w Bełżycach, w Bychowie, jak również w niezbyt odległych, ściśle podlaskich mordach. Na jednym z takich zebrań odważnie wystąpili teoretycy, którzy. -Szlachcie braci mówili, że się wam nie godzi chleba jeść z potu ubogich poddanych swych, ale sami róbcie, także nie godzi się wam mieszkać w takich majątnościach, które przodkom waszym nadano za rozlanie krwie. Przedawajcie tedy takie majątności, a rozdawajcie ubogim. Pryncypia powyższe nie uzyskały jednomyślnego poparcia, ale zarówno ich zwolennicy, jak i przeciwnicy, w tej mierze nic nie konkludowawszy, w miłości się rozjechali. Wątpić raczej należy, czy Arianie zbawiliby państwo. Nie było między nimi na przykład zgody co do przepisu właściwego zachowania się chrystian podczas wojny. Umiarkowani twierdzili, że wolno w niej uczestniczyć, byle na tyłach. Oręż pozostawić należy papieżnikom, prawosławnym, kalwinistom oraz lutrom. Ważne są nie takie czy inne doktryny, lecz ogólny wizerunek regionu lubelskiego, który obóz reformatorski upatrzył sobie na pole elekcyjne, rachując, że tłumnie zjawią się na nim szlachcice miejscowi. Byli to ludzie nawykli do pluralizmu, uznający różnice poglądów i dyskusje za rzeczy powszednie, nie lękający się zabobonnie opozycji ani krytyki. O dwadzieścia pięć kilometrów na zachód od Lublina. Przy drodze do wspomnianych już Bełżyc leży przecie Babin, stolica oryginalnej Rzeczypospolitej, parodii państwa powołanej do życia przez satyryków jako najżarliwiej zaangażowanych w aktualność. Mężowie ci, wśród nich Kochanowski obok Kreja, doszli bowiem do wniosku, że dobro ojczyzny wymaga nie tylko chwalby, lecz i szyderstwa. Uprawiali je w Babinie katolicy, w dobrej zgodzie z ewangelikami wszelkich odmian oraz z Arianami. Zygmunt August zapytał raz fundatora Rzeczypospolitej, kiedy wreszcie błazeński twór obierze sobie króla. Dopóki ty żyjesz, nie trzeba nam innego, brzmiała odpowiedź. Panorama lubelska przedstawiała się w owym czasie nader interesująco. Zjazd w Kaskach rozstrzygnął już właściwie, że elekcja odbędzie się na Mazowszu. Dożywał wtedy swoich dni ostatni wicesregent tej dzielnicy Stanisław Pobukławski. Żadna z pozostałych ziem korony takiego urzędu nie znała, bo też Mazowsze niedawno, dopiero za Zygmunta Starego weszło w jej skład, czego śladów dopatrzyć się można nie tylko w owym stanowisku jakby namiestnika królewskiego. Po zgonie ostatniego Jagielona poszczególne województwa zaczęły szybko powoływać wspomniane już kaptury. Początek Dany został w lipcu, najpóźniej, aż w listopadzie, stało się to na Mazowszu. Ten region wykazywał najmniej inicjatywy. Był szary i wobec swych przywódców potulny. Do swobód koronnych słabo przywykł, czym się ogłowi nie przysłużył. Proboszcz katedralny Płocki, nie mówiąc już o biskupie, był potentatem tak prawdziwym, że o godność tę ubiegano się czasem pilniej niż o niejedną infułę. Pod jego ręką boleśnie stękała nawet szlachta. Obowiązywał jeszcze dekret Zygmunta Starego, zabraniający innowiercom pobytu na Mazowszu. Jakoż zarządów biskupa Noskowskiego jedyny tamtejszy heretyk musiał je opuścić? W roku następnym województwo płockie namiętnie zaprotestowało przeciwko prawu o tolerancji religijnej. Stało się to już po elekcji, ale urywki dokumentu trzeba przytoczyć już teraz. Zasada swobody myśli i sumień głosiła protestacja mazowiecka niechybnie ściągnie karę Bożą w postaci upadku państwa. A więc bychmy ludzie spokojni, ludzie na dobro rzeczy pospolitej, nic u siebie przedniejszego nie mający, na to, co koronie polskiej wieczną zgubę pewnie przyniesie, przyzwolić mieli? Nad to, co może być sromotniejszego, kiedy w koronie polskiej naszej ten, który wołu, krowę, świnie, kozę ukradnie, karan będzie, a który kościół zburzy, ołtarze poprzewraca, kapłany wypędzi, święte pańskie, przeczystą i nigdy podług potrzeby niewychwaloną pannę Matkę Bożą sromoci, chwałę miłego Boga zniszczy. Imię na ostatek pańskie i duchom złym strasznie zbluźni, ten, mówię, pokój mieć będzie. Daje się swobodę wyznania ewangelikom, którzy uznają za prawdę tylko to, co widnieje w Piśmie Świętym. Niechże zwolennicy takiej wolności wskażą, w którym psalmie król Dawid odkopi szlachcie za granicami królestwa pięć grzywien obiecuje. Jeśli każdemu wolno, w jaką będzie chciał religię się przewierzgnąć, to i król się czego dobrego przewierzgnie, przysięgi koronacyjnej nie dotrzyma i po pięć grzywien odkopi płacić przestanie. Przytoczona w pierwszym rozdziale mowa kasztelana smoleńskiego doszła nas w postaci sparodiowanej przez jakiegoś babińczyka. Tekst protestacji mazowieckiej jest prawdziwy. Korona niewątpliwie przodowała państwu pod względem kulturalnym, ale i w niej istniała niezła oaza zastoju. Ciemnogród koronny leżał wówczas na zachód od Lublina. Posłuszne zaleceniu Franciszka Komendone zjazd w kaskach rozstrzygnął, że najliczniej stawią się na polu elekcyjnym mazowszanie, a nie lublinianie. Czy jednym z nimi duchem dyszący panowie bracia z reszty małopolski? Pod pewnym względem lubelszczyzna przypominała jednak Mazowsze. I tu i tam wiele było szlachty ubogiej, nawet zagrodowej, to znaczy takiej, co nigdy nic wspólnego nie miała z pańszczyzną, bo żaden chłopiej nie podlegał. Nie sytuacja społeczna zatem, lecz przebyta droga dziejowa okazuje się czynnikiem decydującym. Sejm konwokacyjny zebrał się w Warszawie w przepisanym czasie, czyli w styczniu 1573 roku. Wyznaczył elekcję na kwiecień, miejsce dla niej upatrzył pod wsią kamień, koło Pragi, ostatecznie i na zawsze uznawał prymasa za interreksa. Debatując o wielu innych sprawach, orzekł też, jak ma być dokonany wybór króla. Przemogła zasada viritim, ogłoszona już za Zygmunta Starego i wskutek przestępczego niedbalstwa jego syna nigdy nie obalona, pomimo wyraźnych na nią zamachów ze strony Izby Poselskiej. Prawo bezpośredniego udziału w zjeździe i głosowaniu otrzymał każdy szlachcic z terenu całej Rzeczypospolitej. Na tym ostatnim, na podkreśleniu zawartości wieloplemiennego państwa, polegał jedyny plus ustawy. W masowym i wspólnym wystąpieniu całego rycerstwa tonęły odśrodkowe dążenia magnackie. Kto pieszo, konno lub wasągiem ruszał pod Pragę, ten przechodził nad nimi do porządku dziennego. Odrzucono jednak, dość zresztą trudny do urzeczywistnienia i rozpaczliwy nawet, projekt przymusu osobistego stawiennictwa wszystkich herbowych. Najliczniej przybyć więc mieli na pole mazowieckie ci, którzy mieszkali najbliżej gospodarze. Całkiem niesłusznie uważa się Jana Zamońskiego za autora zasady viritim. Przyszły kanclerz żądał początkowo systemu reprezentacyjnego, to znaczy powierzenia elekcji specjalnie wybranym posłom. Za tym pomysłem opowiedziało się od razu sześć województw. Projekt zjazdu powszechnego, plebiscytu i jednomyślności rzucił w masy Piotr Zborowski, którego w tej sprawie poparł Firlej. Obaj oni wraz z wielu innymi magnatami ze względów czysto koniunkturalnych umizgali się do szlachty. Na Litwie rody Radziwiłów i Chodkiewiczów całkowicie opanowały sytuację, mogły po prostu rządzić. Podobnie poniekąd stało się w Prusach Królewskich i tam wzięli górę najmożniejsi. W koronie właściwej było to niemożliwe. Tutejszym magnatom pozostawało położyć uszy po sobie, udawać demokratów i uprawiać skrajną demagogię. Zborowskiemu i Firlejowi chodziło o wyrywanie tłumów spod wpływu prymasa. Kiedy hasło Wiritim raz padło i chwyciło, Zamoyski zmienił front. Teraz on, biegły w prawie, historii, tudzież innych kunsztach, wychowanek uniwersytetów w Padwie, Stał się najgorliwszym szermierzem praw wyborczych całej szlachty. Czynny polityk nie pozwolił się przelicytować. Działacz z prawdziwego zdarzenia zażądał jednak ustawy o głosowaniu większością. Zbawienny projekt upadł. Takie rzeczy należało uchwalać wcześniej, w Sejmie Koronnym, który i bez przepisów w tej mierze nawykł liczyć głosy. Gorączka bez królewia nie sprzyjała poczynaniom trzeźwym. Tym bardziej podziwu godne, że w ówczesnej atmosferze powstać mogło dzieło naprawdę niepowszednie. 28 stycznia 1573 roku nastał Wielki Dzień Konwokacji. Ułożony i przez większość przyjęty został akt Konfederacji Warszawskiej. Pod tym niebezpiecznym czasem, bez króla pana zwierzchniego mieszkając, głosił w dokument, wszystkie stany jednej, a nie rozdzielnej pospolitej postanawiają obrać sobie władcę wspólnie. Żadnej z prowincji państwa nie przysługuje po temu pierwszeństwo – Nowy monarcha winien będzie między innymi poprzysiąc, nas za granice koronne nigdy nie ciągnąć żadnym obyczajem ani prośbą królewską swą, ani zapłatą pięciu grzywien od kopii, ani pospolitego ruszenia bez uchwały sejmowej czynić. Szlachta z góry sobie zastrzegała prawo do pacyfizmu, legalizowała go, ścieżki wojenne jej nie nęciły. Ten fragment aktu, który zapewnił Konfederacji trwałe miejsce w historii, ma brzmienie następujące. A iż w rzeczy pospolitej naszej jest niezgoda niemała w sprawie religii chrześcijańskiej, zabiegając temu, aby się z tej przyczyny między ludźmi rozterka jaka szkodliwa nie wszczęła, którą po innych królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie wspólnie za nas i potomków naszych na wieczne czasy pod rygorem przysięgi, wiarą, poczciwością i sumieniem naszym, iż którzy jesteśmy dissidentes de religione. Pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w Kościelech krwie nie przelewać, ani się penować konfiskatą dóbr, poczciwością, więzieniem i wygnaniem, i z wierzchności żadnej ani urzędowi do takowego progresu żadnym sposobem nie pomagać. Dokładnie co do dnia pięć miesięcy wcześniej, 28 sierpnia 1572 roku, ogłoszono w Paryżu dekret królewski zabraniający w całej Francji wszelkich zebrań, kazań i nabożeństw ewangelickich. Jak wskazuje data, stało się to w cztery doby po nocy świętego Bartłomieja. Wspomniany dekret nawracał do norm wydanego przed szesnastu laty edyktów kąpień, który przewidywał jeden tylko rodzaj kary za jawne bądź skryte wyznawanie herezji. Śmierć. Twórcy Konfederacji Warszawskiej naprawdę jaśnie widzieli, co się dzieje po innych królestwach. Za konfederacją opowiedziała się większość szlachty oraz senatorowie świeccy. Episkopat natychmiast stanął w opozycji. Akt tolerancyjny podpisał jeden tylko biskup. Był nim Franciszek Krasiński, pasterz Krakowa, osobistość pod względem moralnym niezbyt zresztą imponująca. Szlachta Mazowiecka gwałtownie zaprotestowała przeciwko wolnościom dla kacerzy. Wyszukane jej argumenty zostały już przytoczone. Tolerancja nie zakwitła u nas wśród powszechnego aplauzu trzeba było o nią walczyć. Na razie żądała jej większość i dobijała swego, aczkolwiek prawa o rachowaniu kresek nie było. Żaden kraj na świecie nie zdobył się tak wcześnie na jakiś swój odpowiednik Konfederacji Warszawskiej. Jurysdykcja francuska dopiero w roku 1788, tuż przed Wielką Rewolucją, zalegalizowała różnowierstwo, ale mu nie przyznała pełnej swobody. W Danii wolność wyznaniową dano Żydom w roku 1814, katolikom zaś w 1849. W Anglii równouprawnienie polityczne uzyskali ci ostatni nieco wcześniej, w roku 1829. Z Konfederacji Warszawskiej bije blask większy niż Stuzina wygranych bitew. Europa przestała go dostrzegać, odkąd Rzeczpospolita zaczęła przegrywać batalie. W dziedzinie polityki wewnętrznej akt tolerancyjny przynosił to, czego niezmiernie skomplikowane położenie kraju na gwałt wymagało: umiar, trzeźwość, rozsądek. Nakazując szacunek wobec cudzych wierzeń i przekonań, przeszkadzał działaniu na oślep, tamował ideologiczną demagogię. Skłaniał do oględnego traktowania zagadnień, które naówczas stapiały się w jedno z problematyką społeczną i narodową. Mówimy zazwyczaj o Rzeczypospolitej Polska. W tej rzekomej Polsce od międzyrzecza po zaporororze było najwyżej 40% Polaków. Rozprawiając o różnowierstwie, mamy na myśli niemal zawsze nowinki zachodnie, ale dla ówczesnego państwa sprawą w tej mierze najważniejszą było prawosławie. Nie dawało ono dotychczas zbytnio znać o sobie, bo nikt go nie krzywdził. Trwało zresztą w bezwładzie i zastoju. Fanatyzm katolicki je obudził. W XVII stuleciu prawosławni poruszyli się i to tak, że ściany Rzeczypospolitej pękły. W dziedzinie polityki międzynarodowej wytyczne i sam duch Konfederacji Warszawskiej mogły się stać wrotami ocalenia. Zaczynał się podówczas rysować w Europie podział na dwa wrogie obozy katolicki i protestancki, a raczej różnowierczy. Rzeczpospolita niewielkim tylko, śląskim odcinkiem swej granicy przypierała do krajów cesarskich, gdzie obrządek rzymski miał przewagę. Sama zaś ze swą łacińską, w większości szlachtą, stanowiła coś w rodzaju budulca na bastion papieski, ze wszystkich niemal stron opasany wałem różnowierstwa. Liczmy od zachodu i dalej niemal w kółko. Brandenburgia, Prusy książęce ze Szwecją na zamorskim zapleczu, Moskwa, Tatarzy, Turcja, Węgry, gdzie wśród zamożnych prym dzierżył kalwinizm, tradycyjnie heretyckie Czechy. Religie rozmaite. Możność porozumienia politycznego całkiem realna. Nad rzeczą pospolitą wisiał koszmar koalicji różnowierczej i jej dośrodkowego uderzenia. Ludzie przekonani, że jeśli już koniecznie krew przelewać to dla polityki, a nie dla odmiany w kościelech. Może by i zapobiegli nieszczęściu. Zakapturzony fanatyzm wiódł doń prosto. Sprawą życia i śmierci było, jaki typ umysłowości przeważy w kraju. Powtórzyć wolno i należy. Człowiek trzeźwy, nawet własne przywileje traktuje z minimalną choćby dozą rozsądku, nie spieszy się utożsamiać ich ze zbawieniem świata. Akt Konfederacji zawiera paragraf, który, fałszywie częstokroć rozumiany, zdawał się świadczyć o utracie miary właśnie w kwestiach przywilejów. Badania Józefa Siemińskiego rozwiały wątpliwości. Autor odnalazł sam oryginał, opatrzony wielą pieczęciami, tak spłowiały, że zachowały się tylko cienie liter, a nawet tylko cienie niektórych pociągnięć pióra. Nic dziwnego, w inwentarzu z 1730 roku zapisano. Instrument pergaminowy stary, na który zaciekało, bo na ziemi leżał od początku spalenia Zamku Krakowskiego. Ustawa z 1573 roku wykluczała odmowę pełnienia powinności pańszczyźnianych z powodów natury wyznaniowej. Nie dawała natomiast ziemianom prawa narzucania chłopom takiej czy innej wiary. Szlachta mazowiecka rozprawiała o królu Dawidzie, lecz nie żaliła się, że dziedzice heretycy uzyskali oto możność deprawowania kmiotków. Inkaust na pergaminie Aktu Konfederacji był jeszcze całkiem świeży, kiedy w końcu stycznia 1573 roku nieoczekiwanie zjechała z piaseczna do Warszawy, siostra zmarłego monarchy, pięćdziesięcioletnia już blisko, lecz wciąż jeszcze w stanie panieńskim pozostająca anna Jagielonka. Postępek dostojnej damy żywo zainteresował senatorów, którzy zaraz pośpieszyli do jej komnat z należną obediencją. Osoba infantki znaczyła bardzo wiele. Podczas elekcji miało się wszak wyznaczyć nowego pana na tron, który przez dwa wieki stanowił dziedzictwo jej rodu. Od dawna już głośno było wtedy o kandydatach. Nawet w zaciszu wiejskim mógł brat szlachcic o nich się dowiedzieć, nigdzie na pogawędki nie wyjeżdżając. Doba pierwszej elekcji to jedna z największych chyba batalii stoczonych przez publicystykę polską. Prawo swobodnego głoszenia sądów w materiach państwowych, propagowania własnych, a zbijania cudzych poglądów, wysuwania osobiście ułożonych programów zaliczano do kardynalnych przywilejów obywatelskich. I tak wyglądała wówczas źrenica wolności. Liberum veto stało się nią później, wtedy dopiero gdy swoboda myśli i słowa właściwie znikły. Broszury, rozprawy, wiersze i w ogóle zabytki pism politycznych z czasów pierwszego bezkrólewia które doczekały szczęśliwie XX wieku, zebrał i wydał Jan Czubek w tomie o objętości siedmiuset przeszło stron powiększonego formatu. Jakże daleko było wtedy Polakom do później wytworzonych urazów. Szlachcic spod Kalisza z uporem pisze, głosi i powtarza swoje. Dobry Moskiewski wszystko naprawi. Bardzo wielu było w koronie wyznawców tego poglądu. Litwa, a zwłaszcza jej magnaci, znacznie słabiej do Iwana groźnego tęsknili. W Polsce właściwej słyszało się i takie opinie, że związek z wielką potęgą wschodnią pomoże odzyskać to, co się utraciło na zachodzie od czasów króla łokietka, więc Śląsk pomoże. Marzyło się ludziom wyzyskanie lekcji historii, powtórna z niej korzyść, druga Unia Państw. Nie zabrakło jednak publicysty, który z zadziwiającą trzeźwością ostrzegał przed złudzeniami. Polska, Litwa i Moskwa razem wywodził? A któż potrafi rządzić takim ogromem? Dawajcie nam zatem Teodora ani Iwana, syna zamiast ojca, który jest zresztą stary. Kandydatura Moskiewska miała znaczne widoki. Zaprzepaścił je car. Groźny wcale sobie nie życzył tronu w Polsce i dlatego wysunął niemożliwe dla katolickiego kraju żądania. Chciał, aby koronacji na Wawelu dokonał nie prymas z Gniezna, lecz metropolita z Kremla. Mówił to posłowi litewskiemu Michałowi Haraburdzie, wyznawcy prawosławia. Dał mu wyraźnie do zrozumienia i na wyjezdnym powtórzył jeszcze ustami bojarów, że władzę nad samą Litwą chętnie przyjmie, a nawet odzyska dla niej to, co utraciła wskutek Unii Lubelskiej wołyń po dole kijów. Żadne pokusy nie mogły jednak uwieść panów litewskich, którzy doskonale wiedzieli, jak sobie groźny radzi z wielkim bojarstwem moskiewskim. Wielu Polakom też nie było to tajne. Dwa lata zaledwie upłynęły od chwili powrotu dyplomatów koronnych, którzy, pierwsi w dziejach swojej ojczyzny, bezpośrednio uczestniczyli w rokowaniach z Moskwą. Opowiadali oni dziwne rzeczy. Podczas uroczystego bankietu kazał raptem Iwan jednemu ze swych kniaziów ogolić zad i, wypiąwszy się na obecnych, skakać na czworakach wokół sali. Był to zresztą jeden z najłagodniejszych sposobów przyciszania dumy bojarskiej. Nikt w koronie temu wszystkiemu nie przeczył, ale argumentowano, jakiegło był nie tylko poganinem, dzikusem i okrutnikiem, lecz ponadto jeszcze patrycydą. Zamordował wszak stryja, a przybywszy do nas, zmienił się na lepsze. Jasno się pokazuje. Podsumowywał później te myśli Andrzej Maksymilian Fredro że monarcha staje się obyczajnym, dobrym i sprawiedliwym, albo gnuśnym i dzikim, stosownie do wykształcenia i przymiotów ludu, który go do siebie powołał. Rzeczpospolita wierzyła w uszlachetniającą moc wolności i prawa. Pouczała ją własna historia. Iwan Groźny powiedział Haraburdzie, że jeśli Litwa i Polska postanowią trwać nadal w jedności i obierać pana wspólnie, to najlepiej postąpią zapraszając syna cesarskiego, Ernesta Habsburga. Rada Carska doskonale trafiała w nurt sentymentów, od dawna hodowanych w duszach ogółu magnatów litewskich i bardzo wielu polskich. Wiosną tegoż 1572 roku, jeszcze za życia Zygmunta Augusta, legat Komendone oraz jego przyboczny Antoni Maria Gracjani, odbyli w jakimś lasku podmiejskim ściśle tajną naradę Samoczwart. Jako rozmówcy ze strony litewskiej wystąpili Mikołaj Krzysztof Radziwił-Środka oraz Jan Chodkiewicz. Obaj oni uważali, że gdy tylko król umrze, należy w Wielkim Księstwie ogłosić monarchą Ernesta, nie oglądając się na koronę. Polacy będą musieli uznać fakt za dokonany, a jeśli nie zechcą, wahać się nie należy. Raczej Unię zerwać niż ustąpić. To ostatnie wcale się Italczykom nie uśmiechało. Chcieli widzieć katolickiego Habsburga mocarzem, to znaczy panem całej Rzeczypospolitej. Nie życzyli sobie jej rozsypania się, degradacji. Dla nich partykularne ambicje magnackie nie oznaczały polityki. Komendone, jak wiemy, miał wkrótce słać styńca do Wiednia tegoż Gracjaniego, doradzać pośpiech, energię, szykowanie pieniędzy i wojska. Doskonale pojmował, że obrona Wawelu przed niemieckim kandydatem stanowi święty ze świętych dogmat polityczny szlachty koronnej polskiej. O tym głośno było nie tylko w publicystyce, ale po dworach, zjazdach, a pewnie i jarmarkach. Znamienne, aczkolwiek zapomniane, jak bardzo na ówczesnych, więc i całych dziejach Polski zaważył przykład Czech i dobre względem nich uczucie. Przyjrzyjcie się tylko, rozprawiano w całej koronie, co się z tym bratnim, a nieszczęsnym krajem stało pod rządami Germanów. Tam najwyżej co trzecie miasto jest czeskie. Arsenały im zabrano, mury obronne poburzono, cesarz potargał wszystkie przywileje i prawa, sroży się i ludzi gnębi. Podobnie jest na Węgrzech, chcecie tego dla siebie? Streśćmy nader nieraz rozwlekłe wywody publicystów ówczesnych językiem dzisiejszym. Szlachta żywiła przekonanie, że pod berłem Habsburga Rzeczpospolita nie tylko utraci swobody obywatelskie, lecz i przestanie być podmiotem politycznym. Przy pozorach suwerenności stanie się krajem rządzonym z zewnątrz, podporządkowanym cudzym interesom. Była to obawa usprawiedliwiona, przewidywania jak najbardziej słuszne. Jeśli mówiono o nienawiści, to germańskich dosłowian przede wszystkim. Powoływano się stale na fakty historyczne, krzywdy i zabory. Nie żywiono wątpliwości, że powołanie Habsburga to wojna z sułtanem, ale to właśnie, przed czym się szlachta koronna, a zwłaszcza ruska, wzdragała, stanowiło cel marzeń polityki papieskiej. Szło o udział Rzeczypospolitej w walce z Półksiężycem. Episkopat Polski patrzył na Ernesta w zasadzie przychylnie, po jego stronie stał legat. Na szczęście pojawił się inny kandydat, nie tylko prawowierny, ale opromieniony takimi zasługami dla kontrreformacji jak nikt pod słońcem. Był nim młodszy brat króla Francji, Karola IX, Henryk, książę d'Anjou z linii de Valois. 27 marca 1570 roku, niespełna dziewiętnastoletni podówczas, otrzymał on od papieża szpadę honorową i kapelusz, a to za zwycięstwo nad protestantami francuskimi odniesione pod Mąką Tur. Zdobyte w tej bitwie sztandary zawisły na murach Lateranu. Świeżutko, już po zgonie Zygmunta Augusta, książę odznaczył się jako jeden z organizatorów strasznej rzezi różnowierców zwanych we Francji Hugonotami. Masakra rozpoczęła się w Paryżu o czwartej rano, 24 sierpnia 1572 roku i przeszła do historii pod nazwą Nocy Świętego Bartłomieja. Takiego kandydata trudno było bojownikom kontrreformacji krytykować za brak żarliwości. Ku wielkiemu więc szczęściu Rzeczypospolitej konkurencja pomiędzy nim a arcyksięciem Ernestem nabrała cech walki politycznej bez ideologicznych obciążeń. Dwa podobnej odmiany grzyby znalazły się w tym samym barszczu, który wbrew przysłowiu wcale się od tego nie popsuł. Już? Przed trzema laty postanowiono w Stambule popierać Francuza, protegować go na tron polski. Ojczyzna Henryka, zwana była najstarszą córką Kościoła, i władca nosił tytuł króla arcychrześcijańskiego. W polityce zewnętrznej Francja nie uznawała względów wyznaniowych, była sprzymierzeńcem Turcji. Iwan groźny ostrzegawczo powiedział Michałowi Haraburdzie, że jeśli Rzeczpospolita obierze Francuza, tedy mnie nad wami przemyślać. Car też życzył sobie wplątania sąsiadki w wojnę z Padyszachem. Jeszcze dwóch ludzi zgłaszało się po koronę polską: Król Szwec Jan III, małżonek Katarzyny Jagielonki, oraz mały nieznaczny człowiek Stefan Batory de Szomiu, władca Siedmiogrodu i lennik sułtana, a po cichu także i cesarza. Szanse obydwu były znikome, że zaś car sam się właściwie wyłączył z rozgrywki, w ogóle nie przysłał ambasadora. Henryk i Ernest wstępowali w szranki jako jedyni poważni współzawodnicy. Miała się odbyć ta rozgrywka na obszernym polu, w którego środku stanął wielki namiot przeznaczony na obrady senatu oraz delegatów szlacheckich, a swojsko nazwany szopą. Opodal z rozkazu wojewodów rozpinano inne, po jednym dla każdego z 32 okręgów administracyjnych państwa. Arena elekcyjna leżała na prawym, rzadziej zaludnionym brzegu Wisły. Tłumy przybywające z lewego musiały się więc przez nią przeprawiać. Nie przewidywano większych potem trudności. W lutym i w marcu rzemieślnicy szybko wykańczali imponujący, pierwszy w dziejach Warszawy most stały, który budować zaczął jeszcze Zygmunt August. Podjętej przezeń pracy dokonała własnym kosztem Anna Jagielonka. Tuż przed elekcją infantka obdarzyła kraj niezwykłym na owe czasy dziełem techniki. Popularność i sławę nawet zdobywała, a raczej wzmagała niewiasta. Przybliżające się wybory dotyczyły samych tylko mężczyzn. Anna Jagielonka była w oczach ogromnej większości szlachty prawowitą, moralną spadkobierczynią królewskości Jagielonów. Ogół pragnął pozostawić na Wawelu córkę monarszą, która się na tym koronnym wzgórzu urodziła. Żądał tego jako nadprzyrodzonej niemal gwarancji trwania osobowości Rzeczypospolitej, istoty jej bytu. Poniżenie Jagielonki oznaczałoby dlań degradację własnej historii, Instynkt monarchistyczny zakorzenił się w państwie, a zwłaszcza w Polsce rdzennej, nad wyraz silnie. Tradycja stanowiła kodeks moralny, górowała nad prawem pisanym. Jego litera uznawała siostrę króla nieboszczyka za osobę prywatną. Każdemu z kandydatów do korony najłatwiej było wstąpić na stopnie tronu razem z Anną, jej obrączka ślubna zapewniała berło. Infantka, starsza była od Henryka o lat, 28, od Ernesta o 30. Arcyksiąże zaliczał się do rodzonych wnuków jej stryjecznej siostry. Niemłoda i brzydka, w cieniu dotychczas bytująca królewna namiętnie pragnęła za mąż pójścia, dla niego samego i w równym stopniu dla władzy. Senatorowie, ludzie najmniej skłonni do mistycznego tradycjonalizmu, zdawali sobie sprawę, czym to grozi. Cały kraj dobrze zresztą pamiętał samowolę Zygmunta Augusta w sprawach matrymonialnych. Obawiano się, by siostra nie poszła czasem w ślady brata. Nie będziesz nam, wasza królewska mość, obierać pana, byśmy wiecznie zginąć mieli. Do gardła bronić krwią będziemy, usłyszała Anna od biskupa Stanisława Karnkowskiego, który przed kilku zaledwie miesiącami głowił się we Włocławku nad zapobieżeniem nieprzytomnym zamiarom królewskim poślubienia Barbary Giżanki. Zmuszona przez senatorów przebywała infantka na uboczu, w Błoniu, potem w Płocku i Łomży. Potajemnie dotarli jednak do niej zarówno Austriaccy, jak i francuscy pośrednicy. Obie strony proponowały małżeństwo. Zamyślano wysłanie królewny w strony jeszcze odleglejsze, do Krasnego Stawu lub Łęczycy. Twarda pani nie usłuchała jednak niczyich zleceń. Samowolnie przeniosła się do Piaseczna, w końcu powróciła do Warszawy, na zamek, który od dawna stanowił jej siedzibę. Zabierała się do osobistego udziału w polityce. Senatorowie już się byli przekonali, że szlachta stanie po stronie jagielonki. Ona też pojmowała to znakomicie. Ambasadorowie ubiegających się o naszą koronę mocarstw od jesieni bawili w Polsce. Trzymano ich z dala od Warszawy. Legatowi wyznaczono na miejsce pobytu Sulejów, lecz komendone zachowywały się niezbyt lojalnie. Opuszczał opactwo, w ukryciu widywał się z infantką. Najlepszy pomysł propagandowy, na jaki wysadził się cesarz, polegał na mianowaniu ambasadorami dwóch Czechów. Jeden z nich, Wilhelm z Rożembergu, zdobył taką popularność, że pewien odłam szlachty nieoczekiwanie wysunął jego kandydaturę. Obaj Czesi dobrze życzyli Rzeczypospolitej. Podpiwszy sobie kiedyś nocą z senatorami, zaczęli ich wprost ostrzegać przed Habsburgiem. W drukowanych ostatnio dziełach, zarówno naukowych, jak popularyzatorskich, Uznaje się przekupstwo za jedyny czynnik, który rozstrzygnął o wyniku elekcji. Wątpliwe, czy traktowana w ten sposób historia stanie się mistrzynią czyjegokolwiek życia. Branie pieniędzy od obcych występowało wtedy powszechnie i nagminnie. Kto ich tylko nie przyjmował? Legat Franciszek Komendone, nieugięty szermierz kontrreformacji, za drugim już nawrotem działał w Polsce. Poprzednio opuścił ją był równie niezłomny jak w chwili przyjazdu, ale z dożywotnią pensją od Zygmunta Augusta, którego postępki miał przecież nadzorować. Obywatele Rzeczypospolitej brali od obcych, ona też nie wstydziła się wsuwania łapówek. Żadną miarą nie nadawaliśmy się na świętych ani my, ani nikt inny na tym kontynencie. Podczas elekcji grały rolę bardzo poważne względy materialne. Filip Erlanger, współczesny nam historyk francuski, zwięźle, a obrazowo charakteryzuje te, co przemawiały za Henrykiem Walezym. Oliśnieni Polacy już sobie wyobrażali wędrówkę swych zbóż, mięs solnych, skór poprzez imperium Otomańskie aż na rynki królowej Adriatyku, gdzie wszelki towar znajdował nabywcę. A Atutem francuskim można było zyskać możność pokojowej współpracy z Turcją, otworzyć dla handlu Dniestr, gospodarczo ożywić przebogaty z natury południowy wschód Rzeczypospolitej. I kto tu rozprawia o materialistycznym pojmowaniu dziejów? Pierwszy pakt polityczny z Francją zawarł już Jan Olbracht. Od tej pory pomysły matrymonialne i inne rachuby snuły się ciągle. Szlachta z szacunkiem, z czcią prawdziwą myślała o dynastii, od dziesiątego stulecia nieprzerwanie zasiadającej na tronie paryskim. Takie argumenty to zwykły snobizm dla nas, lecz nie dla ludzi XVI wieku. Przeciwko wyborowi piasta bardzo silnie przemawiała obawa przed wzgardą królów postronnych. Monarchowie europejscy uważali na przykład wazów szwedzkich za parweniuszy. Iwan Groźny szydził z Zygmunta Augusta, że wydał siostrę za chudo pachołka ze Sztokholmu. Sam zaś patrzył z góry na wszystkich, uważając się za prawego dziedzica Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Walezjusz, potomek Hugona Capeta, nie przyniósłby Wawelowi wstydu. Powołanie go dałoby sojusz z Francją, oznaczający dwie wielkie i prawdziwe korzyści w polityce międzynarodowej. Zgodę z Turcją i oskrzydlenie cesarza, który, nie zapominajmy, wciąż jeszcze nie uznawał, że Gdańsk, Malbork, Toruń i Elbląg należą do Polski. Zakon krzyżacki nadal istniał, a mianowicie w Rzeszy Niemieckiej. Walory francuskie pilnie zalecał biskup Walencji, Jean de Montluc, rezydujący w Koninie. Przybył jesienią na grunt już spenetrowany przez poprzednią, nieoficjalną misję. Dzięki niej od razu cieszył się poparciem kanclerza Walentego Dębińskiego oraz dawnych dworzą Zygmunta Augusta, obecnych stronników jego siostry. Montluc? Już we Francji wykazał duże zdolności urodzonego polityka i administratora. W Polsce zabłysnął niebywałą zręcznością dyplomaty. Wiedział, że w tym kraju można daleko zajść, byle się postępowało oględnie i grzecznie. Wykazywał więc posłuszeństwo wobec wszystkich zarządzeń senatu, jak ognia strzegł się urazić kogokolwiek. Wlot pojął, że szlachta ogromnie ceni swobodne słowo i z całej siły nacisnął na pedał publicystyki. Najlepsze jej utwory zalecały Francuza. Pisał je Jan Dymitr Solikowski, którego współpracę Montlik pozyskał. Trafił on w Polsce na wyjątkowo złą dla siebie koniunkturę. Jednocześnie z przyjazdem ambasadora francuskiego przypłynęły wieści o nocy świętego Bartłomieja, Zbudziły powszechną grozę i wstręt. Montlik przezwyciężył i tę przeszkodę. Wmówił szlachcie całkowitą niewinność Henryka. Pomimo swej godności biskupiej stronił od legata, a nawet od afiszowania się z praktykami religijnymi. Względy wyznaniowe nie mogły odstręczać od Walezjusza katolików. Bardzo znamienne, że wielu protestantów też przeszło na jego stronę, traktując kandydaturę Henryka w sposób czysto polityczny. Niektórzy z nich używali argumentów dość żywo przypominających te, którymi szermowali zwolennicy groźnego. Winien czy nie winien rzezi paryskiej, u nas jej nie powtórzy, nie będzie mógł. Niech tylko spróbuje łamać lub naginać prawo, a naród stanie się straszniejszy jemu niż on narodowi.